Zagrożenie powodziowe jest w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim. Najgorsza sytuacja jest w gminie Marcinowice. Sprawiły to obfite deszcze, które padały przez cały weekend. Wczoraj też nie było dobrze, ale dzisiaj już sytuacja jest znacznie lepsza. Deszczy będzie mniej, dużo mniej opadów, dlatego też sytuacja stabilizuje się. Oprócz sytuacji na Czarnej Wodzie, wydaje się, że na razie sytuacja jest w miarę pod kontrolą. Jeżeli nie będzie jakichś znaczących opadów, zwłaszcza burzowych, intensywnych, w złych miejscach, to raczej sytuacja powinna nam się stabilizować. Co prawda największe przekroczenie jest w miejscowości Borów na rzece Ślęża, ale tutaj w kontakcie z wójtem twierdzi, że jeszcze do korony dużo brakuje, ale niestety nadal tam wzrasta, więc to jest takie miejsce, które monitorujemy. Marcinowice bardzo źle, ponieważ to jest sytuacja gminy, która no już walczy z tym żywiołem, podtopieniami drugą dobę. Duże zaangażowanie służb zarządzania kryzysowego gminy i powiatu, 25 jednostek Straży Pożarnej, Państwowej i Ochotniczej. Na razie nie wymaga ta gmina wsparcia sprzętowego z poziomu wojewódzkiego. Wystarczy sprawne zarządzanie na poziomie powiatu. Natomiast no, oczywiście czekam już na wnioski, żebym mógł pomóc ludziom, którzy stracili dużo lub bardzo dużo ze swojego majątku w wyniku podwyższonych stanów rzeki. A na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy? Tu są dwa elementy. Tak zwana pomoc doraźna, szybka, polegająca na tym, że wójt analizuje, czy ta osoba była poszkodowana, wysyła do nas wniosek i w przeciągu 48 godzin wpływa na konto danej osoby 6000 zł. To jest pomoc doraźna, natomiast już przez komisję musi przejść kwestia, jeżeli to jest uszczerbek w gospodarstwie, no to jest do 100 tysięcy, natomiast jeżeli jest to utrata albo zdewastacja domu czy mieszkania, to do 200 tysięcy. Ale to już z racji, że to nie są takie małe pieniądze, wymaga komisji, w których wchodzą przedstawiciele gminnego czy miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Jest pewna weryfikacja społeczna i też stosunkowo szybko z mojej strony byłyby pieniądze wypłacane. Ja mam na takie potrzeby rezerwy, także na tą chwilę jesteśmy absolutnie wypłacalni i tylko jeżeli dostanę wniosek, będę absolutnie chciał, żeby te pieniądze trafiły do ludzi jak najszybciej.